Hej, dzisiaj zapraszam Was na denko, czyli co wykończyłam w ostatnim czasie. Mamy tutaj bardzo mocno rozłożone produkty, więc zacznijmy od pielęgnacji. Pierwszym kosmetykiem jest szampon do włosów Isana, to jest z serii Silk Shine. Wcześniej miałam do tego odżywkę i była zarąbista. Jednak ten szampon, coś tu nie pykło, po prostu coś tu nie pykło. Jest on troszeczkę taki za suchy. Mimo tego, że to jest do włosów suchych i pozbawionych blasku, to wydawało mi się, że moje włosy po prostu po nim są jeszcze bardziej suche, jeszcze takie bardziej sianowate niż zazwyczaj. Więc jeśli odżywka była genialna, to to już nie jest dobre. Następnym produktem jest lekki balsam do ciała z whatever, z olejem z awokado. Kupiłam ten produkt na promocji w Lidlu. I on ma, uwaga, pół litra balsamu. Był on super lekki, był on super po prostu wchłaniający się, dawał takie uczucie nawilżenia, którego potrzebowałam. Nie było to zbyt ciężkie, no boskie, a dosłownie kilka złotych kosztowało. Wiem, że na pewno też bardzo dobrym produktem są te z Aldi i będę chciała je wypróbować. Ale powiem szczerze, jeśli szukacie taniego, dobrego balsamu, to ten polecam. Kolejny produkt to jest już wykończony z Natura Spirica Peeling z takimi drobinkami. On był rokitnikowy. O, rokitnikowy. Zostawiało się go tam, wmasowywało, zostawiało się go na chwilę i zmywało. Tylko ciężko było to jakkolwiek zmyć. Zmywałam wtedy szamponem po użyciu tego produktu za 3-4 razy czasem, bo cały czas czułam, że mam coś jeszcze we włosach. Czasem nawet na drugi dzień widziałam, że o, dobra, jest kawałek. Wiadomo, oczyszczało to, peelingowało tą skórę głowy, ale za cenę tego, że po prostu moja skóra głowy potem była przemyta kilkukrotnie szamponem. I to kompletnie się nie chciało zmywać dobrze. Jeszcze próbowałam maskami i w ogóle i to jakoś tam dawało radę, ale z tym było więcej zachodu niż potrzeba, a są te peelingi w tubkach, które są enzymatyczne, działają o niebo lepiej i są chyba nawet tańsze niż to. Dalej tonik. Ja toników po prostu nie używałam od dawien dawna, dosłownie. Ale zdecydowałam się na tonik z Eveline, to jest glikolowy tonik przeciw niedoskonałościom. To jest fajny tonik, ale on ma tylko 110 ml, a wchłania się on po prostu od razu. I mało potem zostanie takiego płynu, który można wetrzeć w skórę. A jak próbowałam na ręce, to moje ręce były potem tak dziwne, takie suche, więc nie mogłam używać na rękach jak zwykle przez ostatnie lata tych wszystkich toników, żeby wklepać, tylko musiałam właśnie na te płatki kosmetyczne i w ogóle fajny produkt, jeśli ktoś chce spróbować kwasów, bo szczerze przyznaję, coś tam podziałało to i przez dłuższy czas, jak go używałam regularnie, nie miałam aż tylu niedoskonałości. Mam tutaj trzy maseczki, trzy różne maseczki i uwaga, to jest maseczka, którą ostatnio zużyłam, to jest Sephora i to jest maska witaminowa z mango. To jest taka maska, która się kremuje tym, że ma być takie w 5 minut i jest wszystko gotowe. I powiem szczerze, jest ona na tyle dobrze nawilżona, że te 5 minut starcza i potem można wszystko ładnie rozprowadzić na tym i ta skóra była taka odpoczęta. Tu było takie 5 minut koniec. Wszystko już było takie ładnie załagodzone i ogólnie takie wow. Szkoda, że nie było tam tego więcej tego serum, żebym mogła sobie jeszcze tutaj dać. Bardzo dobra, jakby była tańsza, o przynajmniej 19 zł, żeby kosztowała te 10 zł, to bym ją pewnie kupowała dosyć regularnie. I kolejną maską jest oczywiście Sewu Girls Beauty Secret Mask ze Skin 79. Tu jest wersja łagodząca z kalendulą i lawendą. Jest to, wiadomo, jedna z moich ulubionych masek, bo ja wiecznie do nich wracam. I ostatnia, Esfolio, to jest wulkaniczny pył
oczyszczająca maska w płachcie z pyłem wulkanicznym, tak. I nie odczułam tutaj żadnego oczyszczenia i nie odczułam też za bardzo takiego nawilżenia, bo mam odficie nawilżać i odżywiać. Jakby kompletnie nic, zero. Nic się nie działo. Jakby było, ściągnęłam, tyle. Dalej mam coś, co kupiłam w Biedronce. To jest z Eveline My Beauty Elixir. Chyba taka cała seria My Beauty Elixir. To jest Smooth Pineapple, wygładzające serum rozjaśniające. To było takie serum, które używałam wtedy, kiedy miałam dużo zmian, dużo takich rzeczy, które ciężko mi, po prostu ciężko mi było na to patrzeć, na tą moją skórę w danym momencie. I zaczęłam tego używać i wyglądało to dobrze, ale nie poczułam, że chcę do tego wrócić. Jakby tu mieliśmy zaaplikować tych kilka kropel tego serum na twarz i potem zaaplikować swoją normalną pielęgnację. Jakby w ostatnim czasie przechodzę bardzo dużo takich rzeczy, które mam w swojej pielęgnacji, gdzie po prostu nie odczuwam, że one robią aż tak dużo, jak myślałam na początku. I dalej już będzie kolorówka. Uwaga, mój ulubiony żel w ostatnim czasie to jest Eveline, to jest Brow and Go. I to jest wyczerpane do samego końca. Kończę takie żele, nie wiem, w 3 miesiące. Oczywiście wiadomo, one zaczynają takie się robić mdłe w środku, już nie wyglądają tak ładnie, bo wsadzę się tam tą brudną szczoteczkę, ale no. Dalej mam The Real miniaturę maskary. Nie wiem od kiedy ją mam, ale jeśli chodzi o tą maskarę, to jest jedna z moich ulubionych, które należą do kategorii wychodzę gdzieś, robię coś, chcę mieć nieskazitelne rzęsy, jakby nic ma się nie osypać na moją twarz, użyję tego. Następnie jak zużyję, no to zachowuję sobie szczoteczkę, oczyszczam ją i mam fajne do ściągania tych resztek tuszu, które mi się tak czasem osadzają, do wyczesywania. Ta droga maskara, ten drogi tusz, który daje mi efekt takiego wow. Coś, czego mi jest bardzo szkoda, to jest pomadki z Belle Natural Beauty. Jej ostatnio zostawiłam po tym moim czyszczeniu toaletki na koniec roku. Jednak nie sprawdziłam ich chyba zbyt dokładnie, albo już przestałam wtedy czuć. Ponieważ one zaczęły mi śmierdzieć. Najpierw pomyślałam, że to może jedna po prostu, któraś konkretna mi zaczęła śmierdzieć, ale nie. Wszystkie te Natural Beauty z tej kolekcji, która była chyba w tamtym roku, albo jeszcze dłużej. Nie, one nie były w tamtym roku. One były chyba 2 lata temu. Wszystkie z tej kolekcji są do wyrzucenia, mimo tego, że mają fajne kolory. I wyglądają naprawdę spoko. Pachną kredą taką świecową. Starą kredą świecową. Nie używam ich zbyt dużo. Więc szkoda mi trochę, bo to jest takie 35 zł chyba do wyrzucenia. No ale nie będę używać starych kosmetyków, żeby co jeszcze dostać opryszczki. A ostatni produkt, który zapowie kolejny film, to jest, uwaga, uwaga, wykończyłam perfumy C. Giorgio Armani, które próbowałam wykończyć od ostatniego roku. W tamtym roku powiedziałam, że chcę je wykończyć w końcu. Udało się. Jejku, ale to ciężkie. Udało się. Dobra, to teraz trzeba będzie wybrać kolejne do wykończenia. No i to tyle na dziś. To były wszystkie moje wykończone produkty przez ostatnie 2 miesiące. Co wy ostatnio wykończyliście? A może wypróbowaliście coś z tych, które mam i macie jakieś inne zdanie o nich? I don't know. No to dziękuję wam i na razie. Pa!